na gniezno. Idziemy dalej. A dzisiaj mamy piękny dzień. Piękną niedzielę. Gorącą się dopowiada. Więc lecimy jakąś traską od samego rana. Nie tak wcześnie, ale damy radę. Jedziemy, jedziemy. Prawie 30 km. Rodlewitko Warty, koło Pydr, a dokładnie Pieszczykowie. O, dokładnie tak wygląda. Tu najczęściej, jak jest wielka powódź, to Warta, ta cała okolica jest pokryta wodą. A to nie ma od kilku lat powodzi, to rośnie ładnie łąka. Stanowi naturalne pastwisko dla krów. Ach! Uwielbiam tą drogę nad Wartą, za Pejdrami, w stronę właśnie Szuszewa, Nowej Wsi Podgórnej, do promu. O! Tak. Coś pięknego. Jeszcze dekadę temu, a może i więcej, ta droga była rajem dla MTB. Teraz jest rajem dla Sosonu. Tak jak ja. O, tak. A teraz dojeżdżamy właśnie do promu. Po drugiej stronie Warty jest właśnie Szwajcaria, Rzeszewsko-Zerkowska. My dzisiaj nie przepławiamy, lecimy dalej do Szoszewa. Mamy 10:25 stopni. Garuba się zaczyna. O. Koro garby, to i garbucy muszą być. Średkie jezioro. W końcu chwila odpoczynku od upału. I tak właśnie oto dzisiaj kończymy jazdę na 156 km. Upale. W tej chwili temperatura lekko wynosi ponad 30 stopni. A ja właśnie wjeżdżam na zakaz, na zakadzie. Ha. No dobra, no to co, dzięki za uwagę i widzimy się za tydzień.